Witam Państwa bardzo serdecznie w Grudziądzu na ścieżce rowerowej. Chciałam się dzisiaj odnieść do wczorajszej wizyty pana byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego w Grudziądzu. Szczerze mówiąc, we wszystkich mediach i społecznościowych, i różnych i telewizjach ta wizyta odbiła się bardzo echem, no bo charakterystyczna rzecz dla pana Bronisława Komorowskiego to jak zwykle jakieś wpadki. No i tutaj było tych wpadek kilka. Pierwsza, najważniejsza, to chciałam odnieść się do tego, co pan Bronisław Komorowski w 2013 roku tutaj zrobił, a mianowicie przeglądnęłam sobie sprawozdanie z tamtego czasu, kiedy w sierpniu przyjechał pan ówczesny prezydent Bronisław Komorowski do Grudziądza i w towarzystwie pana Czesława Langa, w towarzystwie wszystkich, wielu rowerzystów, stowarzyszeń rowerowych, ogłosił otwarcie, znaczy zainicjował budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły od gór do morza. Również podpisał coś takiego jak porozumienie, jakby chciał być ojcem chrzestnym właśnie tegoż wydarzenia. No i cóż się dzieje? Nawet mało tego, on powiedział coś takiego, że będzie chciał, żeby było zmienione prawo wodne, żeby ścieżki rowerowe szły szczytami tych wałów przeciwpowodziowych. No jak dzisiaj wiemy, 2003 to był 13 rok, teraz mamy już 15 i są tylko bardzo niewielkie fragmenty tych ścieżek w różnych województwach. Mało tego, one są źle często zaprojektowane, nie tak jak rowerzyści by chcieli. Generalnie nie można przejechać niestety, nawet wzdłuż województwa, już nie mówiąc w ogóle o kraju. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w 2010 roku pan Bronisław Komorowski też był w Grudziądzu i otworzył, zapowiedział coś takiego, że będzie chciał bardzo mocno promować UMK w Toruniu, w Grudziądzu. Jak wiemy, UMK w Grudziądzu już nie ma. Mało tego, następna sprawa. Pan Bronisław Komorowski był na otwarciu w szpitalu miejsca lądowania helikopterów. Też był. Teraz wiemy, że szpital tonie w długach, a to było w 2010 roku. Szpital wtedy był rok działał. W tej chwili działa już kilka lat. Tonie w długach. Nie wiadomo, czy miasto nie będzie miało z tymi długami ogromnych problemów. Chcę powiedzieć tak. Przyjechał również wczoraj, żeby promować do Senatu pana Wojczaka i do Sejmu pana Szymańskiego. No i z Platformy Obywatelskiej oczywiście. No i po prostu wpadka za wpadką, ponieważ nawet zapomniał, kogo on promuje. No to jest po prostu, to jest naprawdę ewidentna, to nie jest nie tylko fopa, to jest jakieś coś dziwnego naprawdę. Gdzie się ten pan Komorowski pojawia, tam klapa. I ja naprawdę mam nadzieję, że to jest zwiastun tego, co będzie tutaj w Grudziądzu, że Platforma przegra te wybory, ponieważ trudno, żeby wygrali wybory ludzie, których pan Komorowski promuje w taki właśnie sposób. Grudziądzowi potrzebny nowy oddech, potrzebni nowi ludzie, potrzebne nowe spojrzenie na miasto i mam nadzieję, myślę, że społeczeństwo przejrzało już i chce zmiany. I dlatego też uważam, że ta zmiana Grudziądzowi jest bardzo potrzebna. Ale nie taka, którą promuje pan Bronisław Komorowski, bo to naprawdę jest nic ciekawego. Pan Bronisław Komorowski wczoraj mówił o gettach. O gettach w Niemczech, o gettach we Francji. Dokładnie tak powiedział, że tam są getta i że Polska nie powinna takiego samego błędu poczynić właśnie jak Niemcy, jak Francja, żeby takie getta nie powstały w Polsce. Czy to nie jest analogia do
słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o slumsach, czy czymś takim, o jakichś zamkniętych strefach w Szwecji. No, w jaki sposób to skomentował? Mnie się getta kojarzą zupełnie z czymś innym. Mnie się getta kojarzą z wojną, drugą wojną światową. To ja nie wiem, że ktoś mówi o gettach, używa tego słownictwa, to starszemu pokoleniu się to bardzo źle kojarzy. Bardzo źle kojarzy. Myślę, że może chciał jakoś nawiązać do... Chodziło mu o te też takie strefy jakieś... Może chciał nawiązać do słów pana Jarosława Kaczyńskiego, ale niestety znowu mu się nie udało. To nie chcemy, żeby... uważamy, że układy rodzinne w mieście nie są, nie służą rozwojowi miasta. Chcemy zaproponować zupełnie nową jakość Grudziądzowi. Czy macie państwo jakieś pomysły na długi szpital, o którym pani tak wspominała? Szpital służy bardzo dużej ilości ludzi, nie tylko z Grudziądza, ale z powiatu i nawet z okolicznych miejscowości. No, proszę pani, oczywiście służy, ma pani absolutną rację. Trzeba przeanalizować te długi, na co zostało te pieniądze wzięte. Ja nie mam dostępu do dokładnych dokumentów, tak? Ja wiem tylko, że miasto ma z tym ogromny problem. Oczywiście trzeba myśleć o tym, żeby szpital funkcjonował, bo tak jak pani powiedziała, funkcjonuje nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla okolic i uważamy, że trzeba przede wszystkim zmienić zarządcę szpitala. To po prostu jest absolutnie niemożliwe, żeby osoba, która tyle długów spowodowała, że szpital ma tyle długów, nadal cieszyła się pełnym zaufaniem władz miasta. Ja tego nie rozumiem po prostu. Trzeba zmienić zarządcę, koniecznie. Wczoraj bardzo dużo było poświęcone czasu tematowi uchodźców, tak? Mamy też tutaj niedaleko ośrodek dla uchodźców w okolicach Grudziądza. Ogólnie, no, jakie państwo macie stanowisko, jeśli chodzi o uchodźców, ewentualnych przybycie do naszego tutaj regionu, już nie mówię Grudziądza, ale chociażby województwa? Pani mówi o uchodźcach? Tak. O uchodźcach? Imigrantach. No, to nie jest to samo, tak? Nie jest to samo. Uchodźców, proszę pani, uchodźcom trzeba pomóc. My jesteśmy za tym, żeby uchodźcom trzeba pomóc, ale imigrantom ekonomicznym nie. My jesteśmy przeciwni temu. To znaczy, chcemy przyjmować do Polski ludzi, gościć ich, zapewnić im pobyt tylko takim, którzy są nam bliscy kulturowo. Tak? Niekoniecznie to muszą być chrześcijanie. Bliscy kulturowo. Nie chcemy, żebyśmy mieli... Nie chcemy się bać. Ja osobiście nie chcę się bać tych nowych przybyszów do nas. Jeżeli oni się zaadoptują, przyjmą nasze warunki życia, przyjmą nasze zwyczaje również, tak? To proszę bardzo, mówię, uchodźcy tak, imigranci ekonomiczni z wielką, wielką uwagą, bo jak w tej chwili państwo ma zamiar oddzielić uchodźców ekonomicznych, przepraszam, imigrantów ekonomicznych od uchodźców. Jak? Skoro oni wszyscy na granicy serbsko, na granicy jak wchodzą do strefy Schengen, to oni drą wszystkie swoje paszporty, tak? I nikt nie wie tak naprawdę, kto kim jest. W tej chwili można paszport kupić za 820 euro, tak? Więc nie jesteśmy w stanie ocenić, czy my przyjmujemy do siebie kogoś, kto naprawdę potrzebuje tej pomocy, czy kogoś, kto wykorzystuje sytuację. Wiemy również w tej chwili, że są mafie w tej chwili handlujące, to znaczy sprowadzające tych ludzi do Polski, do Europy. Tak? Jest turecka, jest tam, słyszałam, że jest również i grecka, więc po prostu to jest, trzeba się też tym zająć. Ja nie wiem, dlaczego się państwa Europy Zachodniej tym nie zajmują. Dlaczego pozwalają na taki handel tak naprawdę tymi ludźmi, bo to jest handel. Oni po prostu za ogromne pieniądze przewożą tych ludzi w zupełnie, a ci ludzie nieświadomi bardzo często, gdzie co ich spotka, tak? A być może czasami świadomi. My tego dokładnie nie wiemy. Uważamy, że naprawdę trzeba pomagać uchodźcom, imigrantom ekonomicznym z ogromną, ogromną uwagą i selekcją. Jak to zrobić? Nie wiem. Państwo jest od tego. Ja nie usłyszałam od pani premier Kopacz żadnej informacji na ten temat, jak oni mają to zamiar zrobić. Nie wiem.